co ja bym chciała tutaj zrobić? Chciałabym teraz skomponować te dwie strony, tą i tą, bo tutaj to są te pióra i tutaj fajne to pióra ten. Ponieważ tutaj jest ładny obrazek, i tutaj na pewno nie będzie żadnego przyklonej maty, będzie jakaś pewnie kieszeń. I myślę, że to będzie przyklone w ten sposób, żeby ten kawałek tutaj był dostępny na obrazku. A z prawej będzie to i tutaj już możemy się wybawić o jakieś przyklejenie maty. Więc najpierw sobie potnę tutaj to, bo bardzo mi się podoba ten fragment. Ale najpierw dotkniemy oczywiście paseczek reklamowy. Teraz sobie oddzielimy tam 15 i z groszem. No i teraz po 15 z groszem tutaj. I zobaczymy, który jest fajniejszy. Który jest fajniejszy? Chyba jednak ten, bo tutaj nam ta kieszeń troszkę się bardziej zmieści. Bo jak dam to, to już jest tak na środku, że już z tym nic nie zrobię, widzicie? Więc będzie trzeba zrobić to. Teraz pomyślmy, na jaką tu można kieszeń wykombinować. Możemy zrobić kieszeń po prostu zrobioną z taga jakiegoś. Połączymy dwa tagi, na przykład ten list mi się strasznie podoba. Muszę to wyciąć, bo nie wiem, jak on daleko sięga, wiecie? Teraz zobaczymy. Sprawdzałam, słuchajcie, czy się nagrywa wszystko. Bo jednak krok po kroku musi być cały chyba raczej. Teraz coś, kiedyś tak zrobiłam, że wcisnęłam nagrywanie, a to się okazało, że wcisnęłam dopiero stop. Potem nagrałam 20 minut i się nic nie nagrywało. Myślałam, że się zapłaczę. Też był jakiś taki projekt, już go nie mogłam powtórzyć. To nie był jakiś tutorial, tylko jakiś tam projekt, także poszedł w niepamięć. Okej. Zobaczmy. Dobra, a gdzie jest jeszcze jakiś list? Czekajcie. Sobie zerknę na jeszcze te tutaj. Aha, tu jest jeszcze list taki, wiecie, wychodzący. Ten jest też fajny. Muszę go wyciąć też, żeby zobaczyć, jak to będzie można komponować. Trochę nie lubię, znaczy nie lubię takiego typu obrazków, które jakby nie mają konturów takich, one się tak kończą, wiecie. Po prostu, że tego nie widać za bardzo, bo nie wiem bardzo, jak to wyciąć, a nie podoba mi się takie cięcie, takie... No dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób. Już nie lubię tego tak za bardzo tak robić. No tu raczej nie widzę za bardzo innego wyjścia. No ale może nie będzie wyglądało jak kupencja. Okej. Troszkę nosek przyciąłem za bardzo. No i tak, teraz to będzie musiało wystawać idealnie, tak by przyklone idealnie do samego narożnika. Okej, ale no niestety tak samego czegoś takiego nie podklejemy, to będzie zawiotkie i będzie nam się tutaj wyginało. Muszę tutaj dokleić cokolwiek, jakkolwiek. Kombinację tuż przed pierwszym. Z czym by to połączyć, żeby to miało ręce i nogi? Nie połączę. A co my tutaj mamy? Może te pióra. Nie wiem, czy tutaj te kolory. A dobra. Podkleję kraftem, to będzie ok. Więc wytnę sobie jeszcze ten tag. Ten tag sobie wytniemy.
żeby zmienić stronę w płycie, bo mi się skończyło i nastała cisza. To będzie podklejone, a to by było kurde. Okej, najpierw to podkleję, wiecie? Jak podkleję, to będę mogła coś nowego wykombinować, bo w tej chwili... A tu jest jeszcze coś dobrego. Bo chodzi mi o to, żeby to wkomponować tak na krzywo, że tak powiem. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Dobra. Okej. No i teraz tak, wycniemy sobie znowu z takim małym brzegiem. Już dbałam, że tą jasną stronę nakleiłam. Okej. Muszę to podkleić, słuchajcie, bo to jeżeli to ma być kieszeń na tagi, no to ona musi być dość sztywna, żeby się nie wyginała, dlatego podklejam to po prostu. I to będzie tak. Może go po prostu samego zostawię tylko. I go zostawię, a najwyżej tutaj z narożnika coś jeszcze puszczę. O, na przykład ten napis free. O, patrzcie co to. To fajne jest. Próbujemy to przyciąć maksymalnie. Oczywiście nie będę wycinała tych listeczków, tylko tak wszystko ładnie wytnę. Oczywiście zaraz to jeszcze przykleję, podkleję delikatnie. Okej. I tutaj zrobimy free. Czyli musimy trochę go podnieść jednak. I don't know. Troszkę za dużo miejsca jednak zajmuje ten napis. Nie. Kurde, szkoda. Szkoda, bo był fajowski. Jakiś jeszcze napis? No dobra, nie ma. Ale jeszcze zobaczymy ten tak. Chyba jednak będę musiała go zostawić samopas. Albo później coś dołożyć. Dobra, jeszcze jeden pomysł mam. Jeszcze mam jeden element do wycięcia. Liście tutaj fajne są. Nie liście, tylko fajne te. To, fajne. Jak to wyciąć, żeby to było? Kurde, nie lubię takich, wiecie co, elementów w powietrzu wycinać. To mi trochę taką wieje tandetą, a czy w sensie wiecie, o co mi chodzi. Niby obrazek, ale taki, wiecie, wytargany z środka czegoś. Nie lubię. Nie lubię. Chodzę tutaj. O. Holender. Kombinuję dalej. Dobra, kombinowałam i wymyśliłam tak, wycięłam to jeszcze. Tylko musiałam tu odciąć, tutaj jeszcze był taki sznureczek, odcięłam go. Bo on by mi wystawał poza stronę. O, nawet jest go tutaj, jest. Pił. I najpierw przykleję sobie to. Żebyście widzieli, jak to będzie wyglądało finalnie. I przyklejam to. Dobra. Teraz przykleję sobie tego lisa na taśmę. Aby się dobrze trzymał. O. I teraz tu.
Ups, 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 odczep się. Dobra. Okej. Przyklejamy go na narożniku. On jest, ten kraw jest sztywny, razem z tym jest naprawdę sztywny, więc będzie dobra kieszeń. Przykleimy go tak, o. Przyciśniemy tutaj. Uj. Okej. I teraz chciałabym tutaj wmontować te listki, wiecie? Tylko, żeby on tak, wiecie, wyglądał zza czegoś, żeby nie było tak tego tutaj. Ale teraz muszę zobaczyć, no najlepsze byłyby tak, nie. Dobra, tak żeby mi się tutaj na stronie zamknęły. Na przykład tak. Ale ja zrobimy tak troszkę wyżej. Dobra. Nie wiem, czy to mi się podoba. Chyba mi się to podoba. Ale myślę, że jak ktoś to będzie widział pierwszy raz, to będzie lepiej mógł ocenić, niż jak ja to robię od godziny i próbuję coś wymyśleć. Dobra. No i teraz tak, tutaj, żeby mi nie wystawało i na dole, żeby mi nie wystawało, czyli tu. O, okej. Okay. Troszkę tu się... O. Okej. Okay. Dobra. No i on sobie tak wystaje z tych. O, no i teraz może być kieszeń taka. Dobra. Dobra. A teraz jeszcze potrzebujemy od razu tutaj sobie matkę jakąś. Kleić. Krawcik, to by mi się przydał. Papier, krawcik, proszę bardzo. Matka. Na razie po jednej dam, żeby w ogóle widzieć, jak to będzie wyglądało. Trochę tagów mi tu pozostawało powycinanych. I już wycinamy 10 na 13, czyli 13,5. O Jezu, sorry. 9,5. Żeby był marginesik, no, a żeby nam się tu stronka zmieściła. No i jak już kiedyś mamy te tagi, to może te tagi też, tylko już nie takie same. Nie, tego samego nie chcę. Dobra, to później. Później tagi. Tu będzie oczywiście zdjęcie, więc zrobi sobie zdjęcie i zobaczy, o, jak piękne. Okej. Mamy jeszcze jedną stronę. Jeszcze jedną stronę. Co my tutaj chcemy? Aha, wiem, co chcieliśmy. Przecież to chcieliśmy, prawda? Tu mam już kawałek jakiś wycięty, więc to sobie już przykleimy. O, to mi się podobało i to musi zostać. Dobra. Tylko musimy to pobrudzić na brzegach. Brudne, kleimy. Czy one te listki jakoś spadają w jakiś konkretny sposób? Chyba tak. Nie, może tak, bo to jest taki listek. Tak przykleimy. Niech spłynie. Kurza mnie, wiecie co, przelewanie Magika do tego, no to nazwać przelewaniem, bo ja to po prostu odwracam do gongami, to samo wyłazi, bo ten klej Magik jak się naciśnie, to później sam lezie. Ale to jest męczące, to przeciskanie, naprawdę. Dla mnie to masakra jest. Okej, troszkę nam większe zostało, nie szkodzi. Okej. I teraz tak, tu będziemy mieli kieszeń, czy tu by się przydała jakaś mata na zdjęcie. Wytnijmy jeszcze jedną. Proszę bardzo, 13,5. Na 9,5. No i teraz co? Może pionowo ją tu zrobimy, a tu zrobimy tagi w tym. No, to jest to, o czym wam mówiłam.
że zrobimy z tego kieszeń, czyli kleimy tu, tu i tu taśmą. Oczywiście to można zrobić klejem, już mówiłam. Kurde, ja w sumie to niepotrzebnie to robię tą taśmą, wiecie, bo kupiłam sobie teraz trochę, bez sensu to marnuję. Kupiłam sobie teraz tą taśmę, ale papierową, która też by była idealna do papieru. Ale powiem wam, że nie wiedziałam, użyłam. Zakupiłam ją na locie i cholera wiedziałam, dałam. No, bo pamiętam, nie mam. Więc teraz sobie odpuszczę, już trudno, tą wykorzystam. Przynajmniej będzie się porządnie trzymało. Nie wiem, gdzie jest tamta z lotu. Okej, teraz tu. O, i na tą stronę możemy zrobić tagi z tych rzeczy, które są z tej strony. Co mi tam nie pasowały, bo były takie same. Ha! Czy po jednym, czy może dwa? Może po dwa. Będzie się lepiej trzymało, jak będzie być podnoszone, żeby miałam tymi nożyczkami sobie wyciąć taśmę. No ale dobra. Okej, może to jednak wezmę te nożyczki. Wiecie, że nożyczki od taśmy później trochę tępią się, więc pamiętajcie o tym, że jak macie jakieś swoje fajne nożyczki dobrze tnące, to nie tnijcie nimi taśm, jakiś tam sklejem rzeczy, bo one po prostu potem tym klejem zachodzą i się tępią. Okej. Okej, dobra. Przyklejamy to w ten sposób. Zrobiłam trochę głębiej, bo jakby były tylko brzegi, a zdjęcie będzie troszkę głębiej, bo ono będzie też miało ramkę, więc to zdjęcie będzie troszkę tu głębiej, to żeby też się tutaj, gdzie zdjęcie też się trzymało, żeby on po prostu nigdy nie odpadł. Zrobimy na środku. Prawie na środku, to jest prosto. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Nie szkodzi, troszkę nam się tu oderwało, ale to jest malutko, nic nie szkodzi, środek jest klejący. Widzicie, jak robię to nie patrząc, to po prostu mogę krzywo zrobić niechcąc. Okej, myślę, że jest okej. Przyciskamy porządnie. Dobra. No i co? I teraz mamy tagi na pewno. Gdzieś tu nam się walają tag ten, tag z lisem, gdzie on jest. Gdzie jest tag z lisem? O, jest. Teraz te tagi tu mogą być. Jak najbardziej. Oczywiście też muszą być podklejone. Aczkolwiek nie mam tutaj żadnego takiego skrawka. Ale wiecie co? Zobaczymy jeszcze, bo taki szybki by mi się jakiś wyrazisty bardziej przydał ten tag. Zaraz obczajmy. No i na okładkę bym chciała jeszcze coś fajnego pogadać. Gdzie jest ten taki, co ja wycinałam? Taki, co miał... O! Ten też jest fajny. Dobra, no to co? Same tagi powkładamy chyba tutaj. I poprzyklejamy je tak, jak trzeba. Dobra. Pokleimy. Ja zwracam do was. Dobra. Przycięłam tak tagi i podkleiłam, jednak te dwa zostawiam, tego odkładam, bo a za blisko te lisy są, muszę tego lisa 10 wkomponować. Więc tu będzie zdjęcie. Dobra. No i co, zostały nam dwie ostatnie strony.